Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Może to nie był bardzo spodziewany odcinek, dlatego że jak pamiętacie, jak śledzicie dobrze mój kanał, ostatnio był short z wyjazdu do Grecji, a teraz już kolejny wyjazd, jestem na kolejnym wyjeździe, dlatego chyba najbardziej niespotykany, znaczy najbardziej nieoczekiwany odcinek, jakby to tak powiedzieć. Może się tego nie spodziewaliście, ale no, jest. Krótki odcinek, bo mam mało czasu, bo za chwilę się takie silniki stąd włączą, że będzie to takie głośne, że nic nie usłyszycie ze mnie. Dlatego już od razu powiem, że jestem, jak widzicie, nad jeziorem. Jest to jezioro Garda, które mieści się w Włoszech. Jezioro Garda jest bardzo duże, jak na jezioro. Ma też bardzo dużą głębokość, maksymalną, ale to za chwilę wam powiem. No i widzicie, jak to jest głośno. A to jest tylko początek. Jakbyście to słyszeli normalnie, jak to jedzie szybko, bo ten statek jest bardzo szybki, to naprawdę by było bardzo głośno. Dlatego szybko wam powiem, że tak. Jest to jezioro, które jakby tak popatrzeć, jakby nie było tych wszystkich gór, jak widzicie, ten piękny krajobraz, ale jak nie byłoby tych wszystkich gór, to by z jednego końca jeziora nie widać by było kolejnego, dlatego ogólnie jezioro bardzo duże i też zaskakująca głębokość, bo najgłębsza głębokość tutaj na tym jeziorze jest to około 360 metrów, tego bardzo głęboko jak na jezioro. Jezioro jest ogólnie 20 właśnie takich większych we Włoszech, ale właśnie jedyne te jest uważane za jedno z najbardziej czystej wodzie. Teraz to nie widać, ale w dzień, kiedy jest jasno i przy brzegu, kiedy widać kamienie, naprawdę bardzo ładnie wygląda teren i woda, dlatego bardzo też dobrze. Jezioro, żeby tam określić wam dokładnie, gdzie one się dokładniej mieści, już muszę trochę głośniej mówić, bo jak słyszycie głośno. Jezioro dokładnie mieści się, no już jest git, ogólnie mieści się około tak mniej więcej 460 km od Rzymu, dlatego bardziej bliżej gór na narty niż gdzieś tam w ciepłe miejsca, ale i tak bardzo fajnie. Dlatego no, jak widzicie, piękne jezioro. Akurat zdążyłem nagrać odcinek, bo jak widzicie, już się głośno robi. Tak to wygląda, jak ten statek rusza. Nagrałem też kilka shortsów, które pewnie za 3 dni puszczę na mój kanał. Ale to kiedy indziej. Jeszcze pożegnanie na tle mocnego silnika o wielu koniach mechanicznych. Przepraszam za chrypkę, jakoś tam mam. No i co, no. Ja już się będę z wami żegnał.